jak dziecko uprawia bullying, to do klatki. Mojemu kumplowi kazali biedronkę robić w gimnazjum, to znaczy rozpędzić się na ścianę, przewrócić i kurwa trząść się wszystkimi kończynami w ten sposób, żeby było śmiesznie. Nie oszukujmy się, znęcanie się nad takimi osobami jak Kononowicz. To jest ta ulga, to jest to odreagowanie. Chciałem porozmawiać o rzeczy, przez którą jestem na 99% pewien, że straciłem patrona. I powiem wam tak, straciłbym jeszcze 5, nie? Ja mam do was pytanie, tak jak tutaj siedzicie. Powiedzcie proszę, powiedzcie tutaj, pay show of hands, wiecie, znowu, albo ja, albo jedynkę napiszę, znaczy cokolwiek. Kto z was doświadczył w szkole bullyingu? W jakiejkolwiek formie. Czy to przemoc fizyczna, czy to znęcanie się, bullying. To jest mniej więcej tego, co się spodziewałem. Zero zaskoczenia, nie? Nie na zasadzie, o nie, moja widownia, do samej ofiary, tylko na zasadzie, to jest ładny obrazek tego, jak powszechne jest to zjawisko, nie? No i być może już to was prowadzi poniekąd do tego, dlaczego jeden patron się odkliknął. I o tym chciałem porozmawiać. Wydaje mi się to dość ważne. Przedwczoraj wskoczyło wideo o szkołach w Teksasie, które przerabiają biblioteki na jakieś tam sale do przechowywania ludzi. Zarówno pewna osoba tutaj na czacie, podczas oryginalnego jakby segmentu, jak i później właśnie w komentarzach, pojawiły się osoby, które są zdania, że jak dziecko uprawia bullying, to do klatki. To zamknąć w klatce, nikt nie wychodzi, niech nigdy więcej nie zobaczy, kurwa, światła dnia, niech w ogóle nie zasługuje na nic, nie? I generalnie rzecz biorąc, w komentarzach przyplątał się człowiek, który postanowił powiedzieć, że no właśnie, no ale może się należy, może należałoby ich zamknąć w klatkach, bo to jest mniejsze zło. I chciałem się do tego odnieść, do tego, szczególnie do tego mniejszego zła, żeby powiedzieć wprost, żeby wierzyć, że sposobem na rozwiązanie problemów, właśnie na przykład z dzieciakami, które uprawiają bullying, jest to, żeby je odseparować, trzeba fundamentalnie, kurwa, nie rozumieć, skąd się te dzieciaki biorą. Bo możecie sobie dowoli snuć bajeczki o tym, że to jest bardzo przykre, to jest bardzo, bardzo złe, bardzo źle, not good even. Cierpią młode osoby, że są poszkodowane, ale koniec końców, ludzie, ja chodziłem do gimnazjum na bałutach przy Limanowskiego. Ja wiem, że ludziom z szerokiej Polski może to niewiele mówić, ale Bałuty to jest taka dzielnica, która w Łodzi sama siebie kojarzy się z biedą i z ogólnie z chujowizną powszechną. Okolice Limanki to już są te miejsca, gdzie patola jest domyślnym stanem rzeczy, nie? Hasełka typu morda nie szklanka, ŁKS Limanka, norma. Ludzi, którzy nie byli dresami, nie? W mojej okolicy, którzy nie byli z tej właśnie biednej, nieuprzywilejowanej, chujowej klasy ludzi, to można by na palcach jednej ręki zliczyć, nie? I dlatego, kiedy w ogóle próbuję cokolwiek powiedzieć na temat bullyingu, nie mówię tego z perspektywy, kurwa, osoby, która żyje w jakimś, nie są, wiecie, w pałacyku w chmurach i ja to zawsze byłem w mojej elitarnej szkole super dobrze traktowany. Nie. Mojemu kumplowi kazali, kurwa, biedronkę robić w gimnazjum, to znaczy rozpędzić się na ścianę, przewrócić i, kurwa, trząść się wszystkimi kończynami w ten sposób, żeby było śmiesznie. Wszelkiego rodzaju, kurwa, kocenia, bullyingi, okradanie. I've been there, I've done that, nie? Ja wszystko to przeżyłem, nie? I wiecie, ja znam całą tę bajkę, znam ją od strony, kurwa, strachu, znam ją od strony frustracji, znam ją od strony bólu, którego doświadczysz, jak ktoś ci spuści w pierdol. Tylko różnica między mną a osobą, która pierdoli, że takich ludzi trzeba odizolować, jest to, że rozumiem też, skąd się ci ludzie wzięli oryginalnie. Ponieważ mogę wam zagwarantować, że połowa z tych dzieciaków, które, kurwa, zamęczają was, jest prawdopodobnie zamęczana w swoim domu. To jest najbezpieczniejszy, kurwa, zakład świata, nie? I koszmarem jest to, że one odreagowują swój ból, swoje cierpienie i swoje problemy w ten sposób. Jeżeli komukolwiek się, kurwa, wydaje, że przerwiecie ten cykl, mówiąc, no ich trzeba pozamykać, to właśnie wam się wydaje. Ponieważ jeżeli rozmawiamy o wiecie, o tym, że Francja prześladuje muzułmanów, tak? I mówimy o tym, że dochodzi w konsekwencji do często tragicznych rzeczy. Ba, w przypadku muzułmanów dochodzi, kurwa, do tego, że dzieciaki z Francji świeżo wyrośnięte wyjeżdżały i dołączały do ISIS, nie? Wiecie, ci ludzie nie znajdują się w tych pozycjach dlatego, że mają, kurwa,
gen bycia złym. One lądują w tej sytuacji dlatego, że ten system tworzy całą masę narzędzi do tego, żeby wylać tego dzieciaka z kąpielą i bardzo mało takich, które pozwalają na interwencję i jakąkolwiek pomoc osobie w takiej sytuacji. Jeżeli kogoś dziwi, że osoba postawiona w takim miejscu w życiu zachowuje się okropnie, no to witam, miło mi cię widzieć w twoim pierwszym dniu na świecie. Jeżeli wykluczycie ludzi, którzy robią coś złego, powiecie im, że to społeczeństwo, które od początku ich kurwa traktuje jak gówno, nie chce z nimi mieć nic wspólnego. Myślicie, że oni powiedzą, aha, to okej, okay, przepraszam, mnie jest bardzo głupio, że śmiałem zajmować wasz czas. Ja teraz zajmę się siedzeniem w kącie i byciem cichym. Nie, ci ludzie zaczną kurwa trzeć mordę i rzucać kamieniami. Ponieważ tak reagują ludzie, których się odrzuca. Jeżeli chcecie produkować faszy, to wykluczajcie tych ludzi. Ponieważ jedną grupą, która na pewno ich nie odrzuci, tych właśnie sfrustrowanych, często wyuczonych, ekstremalnie gównianych reakcji i gównianych zachowań, jedną grupą, która na pewno ich nie odrzuci, są ci goście, którzy kurwa uwielbiają salut rzymski. Czy to znaczy, że jestem pro-bullying? No nie. To znaczy, że ten bullying będzie się zdarzał tak długo, jak kurwa nie zajmiemy się jego źródłem. Ponieważ bullying jest de facto rezultatem całej serii fuck-upów, których doświadczamy w tym systemie. I sorry, ale hasełko pod tytułem zakłady poprawcze istnieją. I mówi mi tylko jedno, ty kurwa nigdy nie miałeś kontaktu z tym zakładem poprawczym, o którym tak sobie fantazjujesz. Zakłady poprawcze istnieją? No, trafiasz do zakładu poprawczego i na przykład zostaniesz zgwałcony. To faktycznie cię naprostuje. Jak większe, silniejsze i starsze od ciebie dzieciaki przycisną cię do stołu i cię wykorzystają seksualnie, to powiesz, Jezus, całe życie byłem w błędzie. Teraz wiem, co zrobić. Będę lepszy dla ludzi. Wszyscy ludzie z doświadczeniem traumy dokładnie tak funkcjonują. To jest ten mechanizm. Zakłady poprawcze istnieją. Więzienia też istnieją. Jak tam idzie reformowanie ludzi? Jakby fantazje o tym, że odtrącenie jakiejś grupy ludzi to jest mniejsze zło, sprowadzają się do tego, że chcecie wymazać z waszego świata jakichś ludzi. Problem polega na tym, że jest bardzo dużo ludzi, którzy chcą wymazać was. Ja w tym materiale o szkołach w Teksasie powiedziałem między innymi to, że ja jestem pewien, że do takiej kurwa sali właśnie refleksji i zdalnego nauczania bym trafił ze względu na moje kurwa niezdiagnozowane ADHD, które całą pewnością przeszkadzało nauczycielom w lekcjach. I pani właśnie takiego wykluczania, wypychania, odrzucania, oni natychmiast się rzucają i mówią, to jest świetny sposób, żeby usunąć dzieci, które uprawiają bullying. Nie mordy. To jest świetny sposób, żeby doprowadzić właśnie do tego, żeby dzieciaki takie jak ja, którym przeciętny nauczyciel na przykład nie potrafi się zająć, wylądowały właśnie, kurwa, poza marginesem. Ponieważ wyobrażenie, że ten system to zagarnie tylko tych złych bullying, te osoby, które prześladują inne, jest waszą perspektywą. Tylko że problem polega na tym, że wasza perspektywa nie ma nic wspólnego z perspektywą tego nauczyciela, który was, kurwa, wyśle do takiej sali refleksji. Ponieważ gwarantuję wam, że co najmniej połowa z was była w perspektywie swoich nauczycieli dramatycznie bardziej problematyczna, niż wam się wydaje. I to mogę powiedzieć na ślepo, dlatego że problematyczność, którą nauczyciel może widzieć, obracała się czasem wokół rzeczy, które mogą wydawać się dla was pierdą. Za dużo gadacie. Za bardzo podnosicie głos. Nauczyciel ma zły dzień. I jeżeli chcecie stworzyć komuś narzędzie do wykluczania innych, no to proszę bardzo, tylko liczcie się z tym, że w ramach tego narzędzia być może zostaną skreślone osoby, które no nie chcielibyście, wy byście nie chcieli, żeby zostały skreślone. I wiecie co? Powiem więcej. Kiedyś ktoś mi powiedział, że kiedyś ja miałem taką mentalność pod tytułem, że trzeba izolować tych gorszych ludzi, żeby najlepsi nami rządzili, bo wierzyłem w takie bajki, jak to, że najlepsi w naszym świecie wypływają na wierzch i faktycznie mam do czynienia z merytokracją. I wiecie co? Na pewnym etapie swojego życia byłem nawet gotów powiedzieć, że o, jeżeli ktoś uzna, że to ja jestem takim chujowym człowiekiem, no to trudno, najważniejsze to, żeby świat lepiej działał. Teraz nie mam takiego, nie mam takiego spojrzenia. Wiecie dlaczego? Dlatego, że zobaczyłem, jak patrzą ci ludzie, którzy kurwa mogliby mnie właśnie wykluczyć w ramach takiego oświeconego ulepszania społeczeństwa. I zobaczyłem, co ci ludzie robią, wiecie? Kontakt z tym, co robią, nie zostawia mi specjalnie nadziei, że ja jako ta osoba wypchnięta poza margines byłbym
w jakikolwiek sposób zaopiekowany. I jeżeli jesteście dzieciakiem, który, czy teraz nawet dorosłą osobą, która doświadczyła bullyingu i mówi, mniejsze zło, wykluczmy tych naprawdę złych, to usiądźcie na chwilę i zastanówcie się, gdzie to dokładnie działa. Gdzie jest tak, że faktycznie źli ludzie są eliminowani, a dobrzy chodzą po wolności, że oni tutaj doświadczają pewnego spektrum swobód, doświadczają piękna tego świata. Gdzie to tak działa? W którym dokładnie miejscu? Ja nie znam takiego miejsca na przykład. I w związku z tym, że go nie znam, że nie wiem, gdzie ono ma istnieć, jestem troszeczkę ostrożny z przekonaniem, że jak zaczniemy ulepszać ten świat w ten sposób, zaczynając od osób, którym de facto najmniej pozwalamy się bronić, bo to ważne, bo jakby może teraz się mniej mówi, że dzieci i ryby głosu nie mają, co nie znaczy, że dużo osób wciąż tak nie myśli, ale jeżeli zaczniemy ulepszanie naszego wspaniałego świata od tego, że tym osobom nie pozwolimy się właśnie bronić, to jak wam się wydaje, do jakiego rezultatu dojdziemy? Czego się spodziewacie? To jest niesamowite, z jaką łatwością ludzie uciekają w obliczu bezradności do totalitarnych rozwiązań, ponieważ jak w moim imieniu będzie właśnie stosowane jakieś opresyjne rozwiązanie, to jak ono będzie w moim imieniu, to wiadomo, że będzie słuszne, nie? To jak dla niego robimy coś autorytarnego? No godne pogardy, ale dla mnie? Ja jestem jeden z tych dobrych, nie? Dziwnym trafem ludzie nie potrafią spiąć tego, że doświadczali bullyingu, na przykład z tym, że jestem gotów dolary przeciwko orzechom postawić, że poza tym strasznym bullyingiem, który jest okropną rzeczą, która nie powinna mieć miejsca, z całą pewnością doświadczali sytuacji, gdzie na przykład nauczyciele im nie wierzyli. Albo w którym nauczyciele potraktowali ich niesprawiedliwie. Powiedzcie mi, że przyszliście przez całą szkołę bez sytuacji, gdzie nauczyciel potraktował was nie okej. I kiedy się obudziliście z tego wspaniałego snu? Kim są nauczyciele? Jeszcze raz? Chujowo opłacanymi osobami odpowiedzialnymi za to, żeby radzić sobie z dzieciakami, które absolutnie nie chcą być w miejscu, gdzie są i słuchać tego, co jest do nich mówione. Ludzie, których edukacja jako pedagogów często pozostawia bardzo wiele do życzeń. I teraz w ich ręce będziemy zrzucać to, żeby oni rozsądzali, kto jest tym wielkim, złym dzieciakiem, który uprawia bullying, a kto po prostu doświadcza problemów. To totalnie wyjdzie, nie? Pomysł bez wad. Tak infantylna jest ta rozmowa. Nie wiem, w jakiej bańce trzeba żyć, żeby po doświadczeniu całej masy nieszczęść i niesprawiedliwości stwierdzić, że jeżeli ktoś inny będzie doświadczał niesprawiedliwości, to wasz świat się stanie lepszy. Ktoś się zapytał na czacie, a co jeżeli dzieciak jest uprzywilejowany, że to jest bogaty dzieciak, który robi bullying? No co, myślicie, że jego odseparują? Myślicie, że to jest to dziecko, które w tak sprawiedliwym systemie, jak ten, w którym żyjemy, będzie faktycznie odseparowane? Czy to będzie ten dzieciak, któremu jak ty, jako osoba bullyingowana zrobisz problemy i zaczniesz zwracać na niego uwagę, to po prostu się zemści na tobie z podwójną siłą. Zdradzę wam sekret. W przypadku tego bogatego dzieciaka, który uprawia wobec was bullying, to wy jesteście problemem. I to jest historia, która powtarza się raz za razem. Niestety, żeby nie było. Znowu, nie jestem fanem takiego scenariusza. Ale to jest coś, co medialnie się przewija za każdym razem, kiedy jakiś uprzywilejowany gnojek zrobi komuś na przykład dostatecznie dużą krzywdę, żeby trafiło to do mediów, albo zrobi przemoc seksualną. Znajdzie się mnóstwo ludzi, którzy powiedzą, że to osoba poszkodowana jest tutaj problemem, bo jakby robi falę, a przecież to mógł być świetny prawnik, architekt, ekonomista, ktokolwiek. Chcecie wierzyć w bajkę, że to jego odseparują? Że nie pojawi się ta myśl, że może powinien się zmienić szkołę? Mentalność pod tytułem jesteś idealistą, mówiąc, że nie wolno bullyingów wykluczać, zamykać w klatkach, bo przecież mniejsze zło. Zakłada, że istnieje coś takiego jak mniejsze zło. Zakłada, że jak krzywda pójdzie gdzieś indziej, to rzeczy będą działały prawidłowo. Nie będą. Nie obiecujcie sobie tego. Ludzie, którzy domagają się więcej kar i więcej ograniczeń, to nie są lewicowcy. Sorry. Lewicowcy na pewnym etapie muszą dojść do tego, że takie karanie to jest po prostu czysty reakcjonizm. To POV, tak? Ten problem punktu widzenia pod tytułem ja doświadczam bullyingu, on może wam zacierać bardzo dużo jakby perspektywy, nie? On może wam bardzo zakrywać obraz rzeczywistości, ponieważ wasz niezaprzeczalny ból jest problemem.
czy to jest ból fizyczny, czy to jest ból psychiczny, to jest problemem. Ja naprawdę marzę, żeby ten moment, w którym mnie okradziono więcej niż raz, żeby on nie miał miejsca. Mogę też jednocześnie od razu powiedzieć, żeby nikt nie doszedł do takiego genialnego wniosku, że nie, te momenty mnie nie ukształtowały, nie uczyniły mnie człowiekiem, którym jestem. To mnie nie złamało, nie uczyniło mnie silniejszym. Absolutnie nie o to mi chodzi. Ja bym bardzo chciał, żeby dużo tych przykrych doświadczeń nie miało miejsca, ale problem z tymi przykrymi doświadczeniami jest taki, że one się będą dalej zdarzać, niezależnie od tego, ile osób zamkniecie w klatce. Tak długo, jak będziemy żyć w systemie, który generuje ten problem. Ktoś fajnie napisał, że ma to doświadczenie, że dzieciaki się wysyłało do pedagoga albo psychologa na przykład za karę, jak się źle zachowywały. Tak długo, jak to będzie ta myśl. Marząc o takim mniejszym źle, które przyjdzie i rozwiąże wasze problemy, po prostu marzycie o tym, żeby przekazać innym osobom, osobom, które są w pozycjach siły, większą władzę nad sobą. To jest to, o czym marzycie. I to jest zjawisko, które na masową skalę występuje, wiecie, w wypadku wojen, ataków terrorystycznych i tak dalej, na taką bardziej indywidualną, kiedy właśnie zesrywacie się o to, że jak zapobiegniecie temu jednemu bullyingowi, to będzie mniejsze zło, bo ten dzieciak w klatce nie będzie taki zły. To jest reakcyjne i pozbawione jakiejkolwiek perspektywy myślenia. Moje doświadczenie bullyingu, chodziłem do liceum. Chodziłem do elitarnego liceum, zaznaczmy to. Poszedłem do liceum za moim przyjacielem z gimnazjum. To jest człowiek, który nauczył mnie wielu złych rzeczy, ale jakby jeden z takich problemów było to, że moja przyjaźń z nim się rozpadła, kiedy przyszedłem do liceum. Po prostu chłopak znalazł sobie fajniejszych znajomych. No two ways about it. W mojej klasie było sporo naprawdę gównianych ludzi. Gównianych dzieciaków, podkreślmy to. Ludzi, którzy z jednej strony potrafili na przykład przyjść do naszego wychowawcy i zwracać się do niego na zasadzie: ej, tato, pożycz mi auto. Bo to było to śmieszne, że mówią do swojego wychowawcy per tato i jest kupa zabawy. Ale też ludzi, którzy bardzo nie akceptowali odmienności. Ja się wtedy w większości miejsc, gdzie byłem, posługiwałem ksywą Sir Artus. To był mój internetowy nick. Po prostu offline ludzie mówili do mnie per Artus. Do mojego bardzo fajnego kolegi z klasy byłem Srutasem. Grałem w Magica w liceum. Do mojego bardzo fajnego kolegi z liceum, innego, zajmowałem się dziecinnymi rzeczami i śmieszne było pytanie się mnie, czy wyobrażam sobie, że mogę rzucić fireballa teraz, jak mnie denerwuje. I to była druga strona takiego bullyingu, którego właśnie w podstawówce czy gimnazjum doświadczyłem od strony tych najbiedniejszych dzieciaków z kolei, nie? Ja miałem konflikty zarówno w podstawówce, jak i w gimnazjum z bardzo niefajnymi ludźmi. Z ludźmi, którzy w wieku 12 lat byli już i oswojeni z chlaniem, i oswojeni z przemocą. Naprawdę znam od podszewki temat bullyingu. Wiem, jak to jest czuć się zagubionym i bez wyjścia w momencie, w którym ty nie wiesz, jak sobie poradzić z tym, że cię nazywają srutasem, bo za każdym razem, jak się wkurwiasz, to oni się śmieją głośniej. I jak sobie poradzić z tym, że ktoś chce ci spuścić w pierdol, bo czujesz, że może mu się udać. Znam bullying naprawdę i od jednej, i od drugiej strony. Chodziłem do gimnazjum, ukradli mi telefon. Na ulicy mnie zaczepili normalnie tego. Wiecie, jaki był rezultat? Szedłem akurat do znajomych, którzy czekali na mnie w klubie niedaleko. 8 osób wybiegło ze mną i poszło szukać tych gnojów, nie? Nie znaleźliśmy ich niestety. Ale rozwiązanie tego problemu byłby w pierdol dla tych gości, ponieważ nas było wtedy więcej. Nie policja, bo ukradli mnie dosłownie 30 metrów od komendy. I ktoś zapytał też na początku, więc od razu powiem, co z bullyingiem osób uprawiających bullying? Nic z tym nie rozwiążesz. Aha, i możecie mi wierzyć, próbowałem. Przynajmniej początek mojej działalności tutaj obracał się wokół tego, że widzę, że takie Szymony i inne osoby właśnie uprawiają. Kurwa, to co oni robią, to jest bullying, to jest szerzenie pogardy. Mój bullying takich typów, moje nazywanie ich zjebami, kretynami, śmieciami, czymkolwiek, prowadzi tylko i wyłącznie do tego, że przychodzi ktoś trzeci i mówi: dlaczego ty się zachowujesz jak ostatni zjeb? A tamci goście się nie reformują. Tamci goście tylko się okupują w swojej pozycji, w swoim przekonaniu, że są kurwa zajebiści. Chcecie ze mną rozmawiać o tym, jak to da się wybrać mniejsze zło? Pokażcie mi to, kurwa, systemowo. Pokażcie mi to miejsce, gdzie faktycznie mniejsze zło zostało wybrane i nagle problemy się rozwiązały. Bo wszystkie historie, o których, kurwa, słucham, a słucham ich, mogę się spokojnie założyć, dużo więcej niż wy, sprowadzają się do tego, że ci ludzie, którzy są na dole, nawet jak czasem dostaną sprawiedliwość, nie zaczynają żyć lepiej. Dorastałem w miejscu, które teraz w perspektywie dużo bardziej widzę, bo nawet wtedy sobie nie zdawałem sprawy. Dorastałem w miejscu, które było mega zjebane. Życzyłem wielu naprawdę bardzo przykrych sytuacji. Sytuacji, których niestety nie da się rozwiązać prostymi rozwiązaniami. Bez zaangażowanych nauczycieli, którzy
czasem faktycznie będą zmuszeni reagować w taki sposób, żeby odizolować tego sprawcę od ofiary, ale jednocześnie często zrozumieją, że ten sprawca zachowuje się tak, na przykład jest obijany, kurwa, od ściany do ściany w domu. Dopóki on nie przestaje być obijany od ściany do ściany w domu, on nie przestaje się odreagowywać tego na inny. A ten system, który go odseparuje, który go odłączy, ten system po prostu okaże się kolejnym wrogiem. Tak jak ten rodzic, który go tłucze, albo członek rodziny, który go tłucze, albo gorzej niż tłucze. To marzenie o mniejszym złu, które przyjdzie i rozwiąże wasze problemy, istnieje bardzo duża grupa ludzi, która mając wasze doświadczenie, będzie się potem delektować tym, jak ogląda, jak ktoś inny zachowuje się jak gówno wobec ludzi. Dlatego dużo tych wspaniałych, kurwa, pato celebrytów jest w miejscu, w którym jest. Dlatego ludzie, kurwa, oglądają potem, nie oszukujmy się, znęcanie się nad takimi osobami jak Kononowicz. Bo to jest ta ulga, to jest to odreagowanie. Jeżeli naprawdę myślicie, że na YouTubach, czy Twitchach, czy kurwa Kikach, czy innych takich miejscach, gdzie jest mnóstwo młodych osób, większość tych dzieciaków, które ogląda spierdolone treści, ludzi znęcających się nad innymi, że większość tych dzieciaków oglądających to, że oni są oprawcami, a nie ofiarami, to będziecie bardzo zdziwione. Niestety dużo osób, które też widzi się w roli ofiary, gdzieś na pewnym etapie z dużym prawdopodobieństwem oddawało to gówno, którego doświadczało dalej. I co? Jak ty jesteś bullyingowany na swoim osiedlu i w związku z tym ty bullyingujesz w szkole, która jest gdzieś indziej niż twoje osiedle, i ja cię odetnę w tej szkole od innych ludzi, twój bullying ustanie czy nie? Przestajesz być odbiorcą przemocy czy nie? Bo jeżeli nie, to jedyne co zrobiłem, to powiedziałem, no, doświadczasz chujowych rzeczy i jesteś z tym sam. To jest wasze wyobrażone mniejsze zło. Ktoś się rzucał, że ja nie stosuję tej radykalnej empatii, o której mówię. To jest ta radykalna empatia. To jest ta radykalna empatia, która polega też często na tym, że ja widzę, do jak okropnych rzeczy są zdolni ludzie. I jednak pamiętam, że prawie wszyscy nie urodzili się okropni. Bo te defekty mózgu, które sprawiają, że masz problemy z socjalizacją i na przykład jesteś po prostu skłonny zawsze do aspołecznych zachowań, one są rzadkie. Ten random, który przychodzi tutaj i mówi spierdalaj, kurwo, zajebę cię, nasram ci do czaszki, jebać lewaków. Nie ma szczęśliwego życia. I ja to poznaję po tym, że mówi te rzeczy. Ja go zbanuję dlatego, że ja nie jestem w stanie się nim zająć. Ja nie jestem w stanie mu pomóc, nie? To często nie jest moja rola. To wymaga zupełnie innego skillsetu niż mówienie z różną emfazą i z różną intensywnością emocjonalną na czacie. Jeżeli taka osoba, która, wiecie, przyszła tutaj, żeby zajebać lewaka albo żeby nasrać mu na głowę, jednak posłucha tego, co mówi i się zastanowi i może stwierdzić, dobra, przyjdę jeszcze raz i posłucham jeszcze raz, do takiej osoby może dotrę. Ale znowu, to nie jest moja praca. To nie jest mój skillset. Nie odseparujecie złych ludzi od was. Nie odseparujecie ich, bo perspektywa, że oni są złymi ludźmi, ona czasem niestety jest tylko wasza. I pozycja tych ludzi gdzieś indziej jest często kompletnie niezwiązana z tym, jak oni was traktują. Dlatego lewactwo mówi, że trzeba wierzyć ofiarom, że trzeba poważnie traktować ofiary. I dlatego lewactwo często krzywo patrzy na ludzi, którzy są tylko oskarżeni, jeszcze nie skazani o zrobienie czegoś. Dlatego, że ta niechęć, to powiedzenie, ja nigdy nie chcę już, kurwa, oglądać, wiecie, Kevina Spaceya albo Johnny'ego Deppa, albo Merlina Mansona, albo wokalisty, kurwa, Rammsteina. Ja mogę tak powiedzieć, wykazując empatię do osób poszkodowanych. Natomiast sprawdzenie tego, kto faktycznie robi krzywdę i potem dojście do tego punktu, żeby ukarać tę osobę, jest koszmarnie trudne. I koszmarnie nieskuteczne tak naprawdę, patrząc na, już nawet gdybyśmy się zalokowali tylko na współczesnej historii. Musimy być lepsi dla siebie. Musimy być lepsi też dla ludzi, którzy czasem w kontakcie są strasznym gównem. Bo jakiekolwiek marzenia o czystce, eliminacji tych złych owoców zaskakująco szybko skończą się na eliminacji was. Po prostu możecie tego nie widzieć z swojej perspektywy osoby poszkodowanej. Bo ludzi, którzy chcą się pozbywać gorszych i ta klasyfikacja gorszych jest niestety bardzo elastyczna, jest na naszym świecie bardzo dużo. Więcej nienawiści, niechęci, złości i frustracji nie rozwiąże problemów, z którymi się borykamy. A już z całą kurwa pewnością nie będzie mniejszym złem.
cały cancel culture jest często bullyingiem, który jest odpowiedzią na bullying. Chyba trudno lepszy obraz tego, jak to, jakby to wyglądało. Nie zgadzam się, jeżeli chodzi o cancel culture. Cancel culture jest wyrazem frustracji ludzi. I pamiętajmy o tym, ten cancel culture często jest wymierzony w ludzi, których nie jesteś w stanie dotknąć. Jeżeli taka Joanne Rowling czuje się cancelowana, to dlatego, że ona wybiera, że ona będzie siedzieć na tym Twitterze i szukać często tego cancelingu. Też warto pamiętać, że na przykład Rowling aktywnie szuka nawet małych kont, które na nią srają. I delektuje się w tym, że wynajduje osobę, która ma 500 followersów, która powiedziała o niej coś złego i robi z tego wielką katastrofę, że ją zaatakowano. Natomiast jest mnóstwo ludzi, możecie dowoli cancel kulturować Billa Gatesa i nic mu kurwa nie zrobicie. Jego dzień będzie wyglądał dokładnie tak samo. To ile razy powiedziano o wielu znanych osobach, że na przykład się kumplowali z Epsteinem albo byli jego klientami i nic im się nie stało. Bardzo dobrze pokazuje, że cancel culture jest wyrazem złości. Bullyingiem bym go nie nazwał, nie? Bo nic nie robi. Tak bardziej chodzi mi o takie elementy cancelu, jak aktywne wysyłanie gruźb i tak dalej. Wiesz co, ja bym tego nie spinał z cancelem, ponieważ to robią kurwa wszyscy. W sensie, to jest coś, co robią zradykalizowani ludzie po każdej stronie i to jest zawsze złe, nie? A natomiast to nie jest to cancel culture, bo cancel culture często domaga się przede wszystkim deplatformowania ludzi, nie? Jakby nie ma zbiorowych ruchów mówiących zabijmy te osoby. Są jednostki, które uważają, że super będzie, jak wyjdą przed szereg i wyślą komuś na przykład groźby śmierci. Znaczy dobra, jest jeden zbiorowy ruch, który chce mordować ludzi, ale wiecie, o kim mówię. Czekaj, to w bullyingu Szymona chodziło o to, żeby on zmienił zdanie? Myślałem, że tu chodzi o przekonywanie innych ludzi. Ferus, przede wszystkim chodziło o pokazanie, że chujowo jest być takim człowiekiem jak Szymon, bo jego pogląd absolutnie jest niezmienialny z perspektywy działań osoby takiej jak ja. Ale właśnie chodzi o to, że często zbyt agresywne mówienie, że ktoś jest chujowy, prowadzi tylko do tego, że ludzie sobie mówią, nie, to ty jesteś chujowy. Ja bym chyba chciał zamknąć ten segment, spiąć go do kupy, mówiąc jedną rzecz. Wielokrotnie doświadczyłem koszmarnego traktowania bullyingu, zarówno w czasach szkolnych, jak i później, na przykład na Twitterze, nie? Z którym ja nawet nie miałem do końca jak sobie poradzić. Jak mnie w gimnazjum okradli, mój ojciec zapisał mnie na taekwondo. To nie rozwiązało mojego strachu przed tymi ludźmi, wiecie? Szczególnie, że taekwondo to nie jest magiczny karabin morderstwa plus 10. Naprawdę wiem, jak można okropnie się czuć, kiedy albo właśnie ludzie nad ciebie gangują i dużo osób mówi ci bardzo przykre rzeczy, albo masz właśnie tą osobę, którą widzisz regularnie, która chce ci zrobić krzywdę. Ja wiem, jak trudno jest sobie z tym poradzić. Ja wiem, jak trudno jest ogarnąć się w sytuacji, w której doświadczyło się przykrych rzeczy. Ale musimy w pierwszej kolejności pamiętać, że ten problem rozwiązuje się znacznie bardziej opieką nad osobą poszkodowaną niż karaniem osoby, która zrobiła tą złą rzecz. To nie znaczy, że nie należy karać ludzi, którzy robią złe rzeczy. To znaczy, że najskuteczniejszym sposobem na usunięcie waszego bólu i strachu jest znalezienie warunków, w których wy będziecie w stanie porozmawiać o tym, czego doświadczacie, znaleźć zrozumienie i wsparcie i być może zacząć pracować, żeby znaleźć się w innym miejscu. Karanie i zemsta nie usuwa bólu. Karanie i zemsta daje czasem niestety tę samą satysfakcję, którą daje bullying. Poczucie, że znaleźliście się nad kimś i że macie kontrolę nad jego, jej sytuacją. Nie poradzimy sobie z problemami, których doświadczają w ten sposób. I utnijmy w tym miejscu, ponieważ ja czuję tutaj, że mi cała klatka piersiowa kurwa chodzi i ja się czuję mega zestresowany tym, co powiedziałem. To znowu nie jest temat, który jest dla mnie neutralny. Dwie nieskończoności ukrała Linda Krowa. Pojedyncze nieskończoności Flawius, LFZK Janek oraz Aleksander Bratkowski. Dawczynie pizzy na Polski, Rana Feda Witkorzeniowskie, Wasadowska, Konrad, Marok W, Kaja, Eli, Karol Greczyński, Michał Gajek, Michał Ruszczyk, Samrion oraz Fingal Szamisen. Dawcy kawy z ciastkiem, Michał Piotrowski, Patrycja Zwarny, Grub Mefisto, Piotr Strzemieczny, Bartomiej, Maria Banani, Wiktor Rokowski, Łukasz Puchalski, Marcin Lalak, Borsuk Cukrowy, Adrian Mrozik, Maciej Dziliński, Michał Skoczyński, Szefo, Chrysku, Behanort, Hypatia, Ryk Fos, Czkawka, Robhar, Jakub Jack, Chris Poland, Aiden Cree, Smutny Michaj oraz Silius. Osoby dające kawę, Kropster, Jarosz Lublina, George Soros, Zuj Robin, Kuba Komasa, Heinrich, Miku 39X, Proton Nowy, Tomuś Miejscowy, Smoki Dora, Junker Sium, Makar Jasiński, Wędzone Tofu, Alek Adam, Jeszu 2, Dom Egg, Hagdon oraz Patryk 128. I wreszcie dawcy herbaty, Arkadiusz Gumiński, Poczek do Bosla, Kardarek Ciepecie, Antyblister, Jakub Zdzielem, Pati Master 3000, Bonboni 3, Hubert Mazur, Dzika Kaczka, Zylwo, Cikoły, Marchew Zwyczajna, Tomasz Olszewski, Wiktor Zajączkowski, Adrian Wlubel, Chmisiek, Daru, Miria, Heaxeles, Łukasz Nat, Klodin oraz Sonilink.
Naprawdę cieszę się, że mam widownię, do której chcę się każdego dnia wysyłać ciekawe treści. Mam nadzieję, że wy lubicie je oglądać. Do zobaczenia.